bitch call. Talking about some drama. I swear there ain't no time for women on the call. They see the pussy or the comma. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. With the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. Witam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny na jeden odcinek z symulatora InSplane 11. Nie jest to live-on-dwu odcinek, jest to zwykły odcinek, tak? I tu widzicie w lewym rogu self-loading cargo, taki ciekawy program do obsługi pasażerów. I ten obsługi ogólnie samolotu w trakcie lotu i tak dalej, i tak dalej. Mamy tu wprowadzony nasz samolot Boeing 737-800 z kabiną defaultową. Może pomieścić 195 pasażerów. Czemu mi się włączyły monitory same w samolocie? Nie wiem, na bateriach? Nie jest to oceniać. Ja sobie muszę te dziadostwa tu zatwierdzić, bo one zawsze tak działają. Tego można zamknąć. Sobie uruchomiłem takie już bateryjki, żebyście wy od razu coś widzieli. No i zajmijmy się tym self-loading cargo. On jest jako u mnie jako przechwytywanie ekranu, więc może wam się czasami tu odrobinę tło pod tym zmieniać. I to będzie trochę dłuższy za niedługo. Się przekonacie o tym. Na razie musimy tutaj wpisać advanced settings, nie? Właśnie to jest to wam... Mówiłem, że to jest jako przechwytywanie ekranu, dlatego ja to wam muszę ręcznie wydłużyć, się nie będzie wydłużać jako okno. I tak, pierwsze co, trzeba wpisać linię, tak? Oczywiście jest to Ryanair. Numerem lotu naszym dzisiaj jest FR329. Ja to sobie przesunąłem, żeby ładnie widzieć. FR329, cruising altitude 3700. Zero. Lecimy sobie do lotniska, które się nazywa ESKN. Lotnisko ESKN. Mamy godzinę 16:26 u mnie czasu Zulu, więc o godzinie 16:46 będziemy sobie startować, nie? Mamy 16:47 i nasz czas lotu będzie wynosić, już wam to mówię, godzinę i 30 minut będziemy lecieć dokładnie, czyli godzina 17:18. 18:17 czasu Zulu. Pasażerów na naszym pokładzie według planu lotu ma być 164, więc sobie to też zmienimy. 164 pasażerów i start flight. Ja aktualnie wam tu trochę to zmniejszę, bo nie musicie widzieć wszystkiego, co ja mam w OBS-ie, nie? To co macie widzieć, będziecie widzieć. Ready for boarding. Zaraz zaczniemy. Najpierw tylko sobie załączymy Grand Power, tak? W ogóle to nie jest live on-dwo. No. Czemu informacje o live on-dwo były pokazane podczas zwykłego odcinka? Nie mam zielonego pojęcia, zapomniałem wyłączyć. Uruchommy sobie External Power. Załączmy także główny panel. Oświetlenie tego panelu, załączmy oświetlenie oraz również załączymy tego panelu. Oświetlenie, na razie drzwi nie będziemy zamykać, bo nie ma to najmniejszego sensu. Załączmy probe heat i IRS-y na aligned. Poczekajmy sobie chwilę. Zaraz się zaświeci. O, jest i teraz na nav mode. Serwisy, coś tam i trim air. Proszę bardzo. Electrical pumps też.
I tutaj trzeba nie patrz sym. To trzeba zmienić. Tu sobie ładnie ustawimy 37 tysięcy stóp. Logo Light Sim. No sobie załączymy Emergency Exit Lights. I rozpocznijmy aktualnie otwarcie drzwi. I come through, we're ready to get going now, so as soon as you're ready, you can open the doors and start letting the passengers on board. Thank you. I dajmy sobie tu muzyczki, tak aby było przyjemniej. Mam nadzieję, że praw autorskich za nią nie będę miał, ale wątpię. Powątpiewałbym w to. Jako iż trwa załadunek pasażerów, nasz odlot mamy za 17 minut. I przejdźmy do zakładki Payload i załadujmy sobie odpowiednią ilość paliwa. Odpowiednia ilość paliwa wynosi 6673 na nasz lot. 6673. Fuel, tak, performance. Jeszcze nie. A no tak, zapomniałem, że tu przyjdzie się jeszcze payload wpisuje, nie? Payload nasz planowany mamy mieć 17300, drodzy Państwo, źle wpisuję. 17300 jako payload. No tak, dobrze wpisałem. Tym razem. To co tu pokazuje ten komputer mnie nie interesuje w żadnym stopniu. Dlaczego mnie nie interesuje w żadnym stopniu, się zapytacie? No bo ja mam ten swój programik, tak do pasażerów, więc samolot samolotem, a pasażerowie pasażerami. Następnym krokiem, jaki będzie wykonywany przeze mnie, jest planowanie trasy w FMC. Nie, więc wejdźmy sobie na spokojnie FMC. I teraz tak. Drodzy Państwo, ja sobie tu potrzebuję uruchomić moją trasę lotu. Wszystko się, mam nadzieję, dobrze nagrywa, tak? Teraz będziecie trochę widzieć wiruta. Proszę bardzo. Chyba, że wam to demo, to nie będziecie widzieć. I... Idźmy sobie tutaj, ref, airport, Eco Papa, Oscar. Gate 15 z tego co pamiętam, jeszcze sobie projekt flyu sprawdzimy, nie? 15. I pozycja nasza. Nie w tą stronę. Tutaj mamy, dajmy, wklejmy. Teraz przejdźmy na trasę, lecimy z Echo, papa, Oscar, do Echo, Sierra, Kilo, November. Czyli do Sztokholmu. Zgadza się. Co ja tu piszę? Cofnij. FR329. Sprawdźmy naszą trasę lotu. Wszystko się zgadza. Executive. Teraz przechodzimy do zakładki Perfinit. Tu sobie wpisujemy nasze planowe paliwo, jakie mamy mieć na pokładzie. Jest 6.7. Rezerwy mamy 1,2. Jak to pokazuje, koszt i 30. Cruising altitude 3,7,0. Executive. Teraz aktualnie bym wysłuchał ATIS-u, jaki jest na to lotnisko. Otworzymy tutaj pewne rzeczy, tak? I zobaczycie, że no nie ma tu niestety, tak? Nie ma ATIS-u na to lotnisko, więc nie mam jak go wysłuchać. Więc załóżmy, wystartujemy sobie z pasa numer 28. Dobrze, takie moje krótkie założenie. Startujemy z tego pasa. Start będzie się odbywał drogą XRB1B, tak? XRB1B, zgadza się.
I teraz przejdźmy Legs. Tak, Legs. Ja teraz muszę przejść do tego komputera naszego pokładowego. Wyjść tutaj i to waged. Tylko waged. Nie to. Tylko waged. 66858. 66858. Start z pasa numer 28 będzie wykonywany. Aktualny metr na 16:30 Zulu. Nie macie niestety pokazaną, no ale jak odmieniliśmy to 16:47 czasu Zulu, więc no wiecie, że mamy 16:34 aktualnie według tego. A metr na 16:30 czasu Zulu to jest wiatr w kierunku 260 na sile 4 węzłów. Temperatura. I tu mamy 0,1 i temperatura Rosji jest minus 1, więc dzisiaj będziemy pierwszy raz w mojej, właściwie w moich lotach w symulatorach, bo ja zazwyczaj zimą nie latałem, zawsze miałem przerwę od lotów na symulatorach. Pierwszy raz będę latał z antyice'ami. Drodzy Państwo, przy minusowych temperaturach. Miło mi to słyszeć, a może i nie miło mi to słyszeć, nie? Ale tak, no, nie wiem nawet kiedy antyice się załącza. No, po IPU. Chyba. Czy po uruchomieniu silników? Po uruchomieniu silników chyba dopiero, nie? Tam. Albo przed uruchomieniem? Nie, przed uruchomieniem silników się załącza. Gdzie są te antyice? Wing antyice i engine antyice. I nie, chyba one jeszcze nie działają, nie? Nie wiem, ale załączymy, nie? Niech już sobie będą załączone i tak jeszcze nie działają. Dobrze, i jeszcze CG trzeba sobie wpisać 20.4 20.4 idealnie. Kierunek pasa 282. My jesteśmy 308 wysokości. Dobrze, ja to sobie tu muszę teraz wpisać do mojego kalkulatora zacnego, nie? Już. Wysokość. Dobrze. Już wszystko wiem. Wysokość mamy 308. Kierunek pasa 208. Okej. Siła wiatru. Jeszcze raz to sobie wpiszemy. 260 na 4. Stopni mamy 1 i masę startową mamy 66, 68, 50. Dobrze. I skoro już mamy to zrobione, jeszcze nie dajemy preparation complete, bo jeszcze nie jesteśmy. Complete. Idźmy tu, dajmy na N1. I tu mamy 96.1. 96.1 to chyba... O, no i będzie nam bardzo dobrze. Klapy piąteczki do startu CG. 5,50 trymerek. Nie chciałem tego. Tak to jest, jak ma się te klawisze, to się strasznie blisko siebie. Trymerek mamy na 5,50. V1 139, albo nie jeszcze. Wpiszemy tu do tego komputera, nie? Dajmy na SKR. Na tego mała, żeby ślizgo, nie? Przy minusowych temperaturach, tym bardziej, że z tego co wiem, w Poznaniu niedawno padało. Kierunek pasa mamy 282, tak? Dobrze. Piszemy sobie w takim bądź razie to tutaj, że taki mamy kierunek pasa i wiatr mamy
260 na 0,4. Okej. Okay. I tu mamy 130, VLAN 141 i VTU 150. Okej. Okay. Nic tu się nie wpisuje, że anti-ice mają być włączone, a będą włączone, tak? Muszą być. I przy takim stanie jesteśmy gotowi mniej więcej do startu. No to już dajmy preparation complete. Siedem minut do planowanego odlotu przez załogę. Okay, great. We're almost done. Dobra, i sobie pobierzemy najnowsze lotnisko, nie? Najnowszą scenerię lotniskową, jaka funkcjonuje aktualnie, jaka jest dostępna darmowa. I custom scenery. Dobra, to tutaj wrzucimy. Nowszej nie ma. Mamy 16. 17 minutę tego odcinka. No to skoro czekamy jeszcze na 20 pasażerów, ja was zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, tak aby ten czerwony przycisk stał się szary, oraz zostawienia również dzwoneczka, aby być na bieżąco i dostawać na bieżąco powiadomienia o filmach. Tak, drodzy Państwo, jest to bardzo ważne. Zachęcam Was również do zostawienia łapeczki w górę, jeśli ten odcinek Wam się podoba. No, trochę dla statystyk, ale aby kanał się szybciej rozwijać, chociaż wszyscy dobrze wiemy, że łapeczki w górę tak właściwie i tak to nie podnoszą. No cóż, to już zależy od Waszych oglądalności i tego, jak Wam się będą podobać te odcinki. No i no, na tym to ogólnie polega, nie? No my, drodzy Państwo, czekamy na ostatnich 12 pasażerów. Ja już sobie zacznę planowanie pushbacku. Pushback będziemy tyłem wykonywać, no na pewno nie w tą stronę, bo my nie chcemy od razu jeżdżać na pas, tylko pojedziemy tu sobie wzdłuż tych tu oto stanowisk i wykonamy tu mniej więcej taki manewr. O, coś takiego. Jeszcze gotów nie jestem, ale zaraz będę, nie? Pompy możemy sobie już załączyć. O, gotowi jesteśmy. Można zamknąć drzwi. Cabin crew, please arm doors. Okay. Hi captain, all passengers are on board and doors have been closed. Dobra, na razie jeszcze nie witamy pasażerów. Uruchomimy sobie APU i zażądamy request pushback. Teraz przyciszymy muzyczkę i witamy pasażerów. I'm your pilot today, along with First Officer David and your senior flight attendant Alana.
with the rest of the crew, we'll be making our way around the cabin, making sure you're comfortable. We're not anticipating any delays, so we should be arriving on time at our destination. The guys on the ground have just told us they've finished loading the final bits of luggage into the aircraft, so we should be on our way very shortly. We are, however, waiting to receive clearance to push back and start before we taxi to the runway. If you could help the cabin crew by getting yourself so comfortable with the seatbelts fastened, that would be fantastic. Once airborne, we'll be starting our in-flight services, but for now, I'd like to thank you for choosing to fly with us today. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. O, Wingranty Ice się włączył. Ja nic nie wiem, tamci już się podłączają. Dobrze. Znawiamy oczywiście muzyczkę. Delikatna jeszcze im może grać. Potem oczywiście będzie jeszcze Safety Demonstration. 2 minuty do planowanego odlotu. To znaczy wypychania, no. To się liczy od czasu wyjazdu ze stanowiska.